After we regained land near the canal and the Germans was forced back, we made preparations to defend the canal from a German counterattack. However, the position we retook will be defended by the French, while the Polish Grenadier Division will defend the eastern sector of the canal. This time, when we faced the Germans, it was different. The Germans would send tanks and artillery to our position in an effort to retake the canal. But we had to stay firm and to protect the Marne-Rhine Canal. Whatever it took, niech żyje Polska. Artyleria przestała strzelać. Przygotuj się na żołnierzy bojowych. O honor i odkupienie! Osiągniemy zwycięstwo! Dobrze! Duszy! At first, we had the German infantry pinned, and our artillery and the few tanks we had was holding the Germans back. But the Germans had artillery and tanks of their own. Piechota wroga za drewnianymi płodami. Wir brauchen Panzer! Ran ans Radio! Niemieckie czołgi! Trzymaj się za osłoną! Trzymać nasze stanowisko. Kapitan, mamy przewagę liczebną. Niemcy mają za dużo czołgów i piechoty? Rozumiem sytuację, ale nie możemy się jeszcze wycofać. Musimy utrzymać to stanowisko. Myślę, że Aleksander właśnie stracił nogę! Potrzebujemy tu medyka! Jak długo utrzymamy obronę?
dopóki nie będziemy mieli szansy na odwrót. A co jeśli nie możemy? Wtedy zginiemy walcząc. Czy mamy się teraz wycofać? Wielu naszych żołnierzy nie żyje. Nie! Nadal możemy walczyć. Musimy utrzymać linię frontu. Musimy iść! Wróg nas zabije! Możemy ustawić silniejszą obronę w pobliżu miasta. Nie! Mam dość bycia. Mam dość bycia tchórzem. Wielu odważnych żołnierzy zginęło. Podczas gdy ja uciekałem, nigdy więcej. Jak twój brat? Nigdy więcej nie wspominaj o moim bracie, idioto. Anastazy, pamiętaj, że twój brat chciał, żebyś się wycofał i ocalił nasz lud. Ponieważ wiedział, że jesteś świetnym przywódcą. Nasza ostateczna obrona nie ma lidera. Twoja obecność i szkoda odwagi. Wyszkoliłeś nas wszystkich. I jeszcze raz, potrzebujemy waszego przywództwa i mądrości. Pospieszcie się, towarzysze. Musimy dotrzeć na pozycję artylerii. Spiesz się, Antoni. Obrywamy! Czołg się został! Przyładowuję! Thank you.
musieli zabić wszystkich naszych żołnierzy na brzegu rzeki. Strzelanie ustało. Nadszedł czas, byśmy rozpoczęli ostateczną obronę. Żadnych więcej rekolekcji, żadnych wymówek. Na cześć naszego narodu, niech żyje nasza Polska! Against all odds, we was triumphed. We stopped the Germans from crossing the Marne-Rhine Canal. However, our victory came at a great cost as we lost over half of our units in the devastating battle. But we achieved our objective. However, with our high casualty rate and with small number of units available, we was replaced by the French and we was relocated to defend another area. However, when June 21st arrived and hostilities ended, most of us fled to escape German imprisonment. I would make it to the French Free Zone, plotting, waiting for another opportunity to fight the Germans. That opportunity would come 4 years later, at the Battle of Monte Cassino.